rolnik szuka żony 10, Nikola jest w ciąży. Darek zabrał głos i odniósł się do plotek. Reakcja rolnika mówi wszystko. W ostatnim czasie pojawiły się podejrzenia, że Nikola, kandydatka rolnika Darka z 10. edycji programu Rolnik szuka żony, być może spodziewa się dziecka. Fani zareagowali na wieść entuzjastycznie, a Dariusz? Zobaczcie, jak odniósł się do doniesień o zostaniu rodzicem w niedługim czasie. Nikola i Dariusz z Rolnik szuka żony 10 będą mieli dziecko? W jubileuszowej edycji programu Rolnik szuka żony 10 widzowie poznali m.in. rolnika Dariusza i jego kandydatkę, Nikolę. Uczucie, które zaczęło w nich kiełkować po ostatniej randce, wydaje się być naprawdę szczere i mocne na tyle, że nawet nieprzychylność rodziny Darka względem jego wybranki zbytnio się nie liczy. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Nikola w wielkim finale programu okaże się tą jedyną dla rolnika. Wielu zaczęło się doszukiwać także znaków, że para poszła krok dalej i lada chwila będą rodzicami. Choć z pewnością wielu fanów programu TVP i samego rolnika ucieszyłaby wieść, że będzie on tatą, zdaje się, że będą musieli jeszcze poczekać. Darek zabrał głos i odniósł się do doniesień o ciąży. Zamieszanie wokół swojej osoby skomentował krótko, acz dosadnie. Proszę nie pisać takich głupot, drogi magazynie, jak sądzicie, krygują się czy nie,